Wiadomości lokalne, dzień dobry. Sąd okręgowy podtrzymał wyrok skazujący dla starosty Myszkowskiego rok więzienia w zawieszeniu i 2-letni zakaz pracy na stanowiskach kierowniczych w samorządzie. To oznacza kres pracy Leona Okraski w samorządzie i prawdopodobieństwo usunięcia z szeregów Platformy Obywatelskiej. Pobita przez zastępczą matkę dziewczynka zmarła w zakładzie leczniczo-opiekuńczym. Sprawczyni skazana na 4 lata więzienia jest na wolności. Do sądu zwróciła się o odroczenie kary, do prezydenta o ułaskawienie. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu posiedzenia, bo czeka na 3 z 4 opinii lekarzy różnych specjalności, którzy mają poświadczyć o schorzeniach Joanny Z. 9 czerwca prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Stanisław Majman, członek zarządu Bożena Czaja i prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem porozumienia jest promocja gospodarcza Częstochowy, a tym samym zwiększenie szans miasta na pozyskanie nowych inwestycji zagranicznych. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk został wybrany wiceprzewodniczącym Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Częstochowa to drugie co do wielkości miasto województwa, stolica subregionu północnego, o ważnym znaczeniu dla rozwoju całego regionu. 39 osób otrzymało stypendia twórcze i artystyczne prezydenta miasta Częstochowy, najwięcej w dziedzinie sztuk plastycznych. 8 czerwca w Warszawie po raz pierwszy w 10-letniej historii nagrody Orzeł Agrobiznesu wręczono Grand Prix tej nagrody przedstawicielowi samorządu lokalnego. Laureatem tego prestiżowego wyróżnienia został starosta częstochowski Andrzej Kwapisz. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Tylko do 16 czerwca można się spisać przez internet. Prawie 36 milionów złotych udało się wygospodarować w miejskim budżecie w ramach wielkiego częstochowskiego oszczędzania. Pieniądze pójdą głównie na oświatę, która skądinąd też musi oszczędzać. Na łatanie dróg też trochę się znajdzie. Rozkaz prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka był jednoznaczny. Wszyscy szefowie miejskich jednostek mają znaleźć oszczędności. Częstochowa będzie budować drogi za pieniądze wykonawców. Już prowadzi rozmowy w tej sprawie z konsorcjum Strabag. Sięgającą 50 milionów złotych dziurą w budżecie, trudno jest się zabrać za budowę dróg wartości 106 milionów złotych. Tyle kosztowałaby inwestycja, na którą miasto ma aktualnie nie ma jeszcze pozwolenia. Dlatego też kapitał wniesie partner prywatny, czyli Strabag. Będą to pieniądze, za które zostaną zbudowane i zmodernizowane częstochowskie drogi. Po zakończeniu inwestycji Częstochowa będzie miała prawo wykupu udziału w spółce w ilości i wartości ustalonej przez siebie oraz w terminach dogodnych dla miasta. Mogą być rozciągnięte nawet na 15-25 lat. Taki okres nie wpłynie na wzrost zadłużenia miasta. Pierwsze efekty nowego podejścia do budowy i modernizacji dróg mają być jeszcze widoczne w tym roku. 11 czerwca w parku imienia Stanisława Staszica w Częstochowie odbył się konkurs pozytywnej energii Discovery Channel. W 4 miastach województwa śląskiego, Katowicach, Częstochowie, Zabrzu i Gliwicach, staną miasteczka Discovery Channel. Znajdowały się generatory pozytywnej energii, które gromadziły pozytywną energię, później uwolnioną i przekazaną pozostałym miastom Polski. Wymienione miasta rywalizowały w wytworzeniu największej ilości energii przez cały dzień. Zwycięskie miasto otrzymało cenne trofeum – Złoty Kwant. 11 czerwca wszyscy, którzy ukończyli 50 lat, uczestniczyli w Senioradzie 2011 w Sportowej Olimpiadzie Seniorów Regionu Częstochowskiego. Jej organizatorami był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wydziale Pedagogicznym Akademii imienia Jana Długosza. 13 czerwca Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie zorganizował seminarium informacyjne Wybrane problemy dotyczące realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wniosek o płatność. 9 czerwca od 10 do 12 w Częstochowie został przeprowadzony pokaz ratownictwa drogowo-medycznego z udziałem przedstawicieli Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego we współpracy z Komendą Miejską Policji. Pokaz został przeprowadzony w ramach kampanii Narodowego Eksperymentu Bezpieczeństwa Weekend bez Ofiar, prowadzonej od kilku lat w okresie wakacyjnym przez spółkę Polskie Linie Kolejowe. Zestaw plakatów stylizowanych na socrealizm zawisł w piwnicach Wili Generalskiej przy Alei Wolności w Częstochowie. Działalność Centrum Promocji Sztuki Młodych przy Muzeum Częstochowskim została tym sposobem zainaugurowana. Plakaty zachowujące kolorystykę, konstrukcję i klimat druków propagandowych sprzed 50 lat prezentowała dyplomatka Instytutu Plastyki IOD. Wykonane prace są ilustracją też jej pracy magisterskiej poświęconej właśnie zjawisku w czasach stalinizmu. Czy Szwedce, która zjeździła już obie Ameryki, spodoba się Częstochowa?
Zamieszkał tu przez tydzień w ramach reporterskiej akcji Misja 21. 21, bo do tylu polskich miast zawitają studenci z Londynu, by sprawdzić, jak wygląda nasz kraj na rok przed Euro 2012. Przez czerwcowy tydzień Sophie Ghost swoje wrażenia będzie relacjonowała na blogu. Na ulicy Piłsudskiego w piątek i sobotę odbył się częstochowski festiwal kultury alternatywnej Frytka Off. Założeniem festiwalu była promocja kultury niezależnej i alternatywnej, pokazanie młodej sztuki tworzonej przez artystów związanych z naszym miastem, ze Śląska i innych miejsc naszego kraju, a nawet z zagranicy. Wstęp na wszystkie imprezy był bezpłatny. Na korytarzach zespołu szkół plastycznych w Częstochowie pojawił się gości Binal Dyplom 2011, którzy zjechali się z południowej Polski na ogólnopolski przegląd wyróżnionych plac dyplomowych szkół plastycznych. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.